Jeśli chodzi, ja się bardzo ucieszyłam z tych uroczystości przy Placu Inwalidów, dlatego że urodziłam się w ogóle przy ulicy Kochanowskiego. I wychowywałam się właśnie w tym rejonie, czyli to były aleje, Park Krakowski. Moim kościołem parafialnym był kościół świętego Szczepana. I w związku z tym ten okres doskonale pamiętam. I pamiętam, jak w Parku Krakowskim były groby, były schrony. Taki duży schron najdłużej się utrzymał w Parku Krakowskim. Przy nim była stacja benzynowa. To był rok ulicy, wtedy się nazywała 18 stycznia. Na rogu ulicy 18 stycznia i Alei już Mickiewicza, bo od tego się zaczyna Aleja Mickiewicza. I obok też były groby. Idąc tą aleją wzdłuż w Parku Krakowskim, idąc tą aleją, mniej więcej w połowie na wysokości stawu, tam pamiętam, były też dwa groby ogrodzone jakimiś krzewami. Nie wiem, czy to był żywopłot, ale coś tego typu. I ja pamiętam te nagrobki, które tam były. I tak jak mówię, był staw z wysepką, na której rosła wierzba płacząca. I idąc dalej w kierunku AGH, czyli równolegle do ulicy Szymanowskiego, na rogu, praktycznie rzecz biorąc, na rogu ulicy Czarnowiejskiej i Szymanowskiego, tam w tej chwili jest wysoki blok, tam był potężny schron. I ten blok został wybudowany właśnie na tym schronie. Natomiast w Parku Krakowskim, idąc z kolei wzdłuż ulicy, Parkiem Krakowskim, ale wzdłuż ulicy Szymanowskiego, były też takie po dwa i po trzy groby, nagrobki wzdłuż Szymanowskiego, mniej więcej do wysokości dzisiejszego Placu Zabaw, aż do ulicy Karłowicza. Do ulicy Karłowicza one były. I potem mijamy to skrzyżowanie Karłowicza i to się wtedy nazywała Dzierżyńskiego, prawda? I dokładnie naprzeciw kina Mikro stał kiosk ruchu i na tej skarpie idącej do Parku Krakowskiego spod tego przepraszam, spod tego kiosku, tam wiem, że były chowane trupy. Tam były zwłoki ludzi zamordowanych w katowni, która była po drugiej stronie. O tej katowni i o tym to opowie mąż, bo mąż robił badania. Teraz tak, po drugiej stronie mieliśmy właśnie, były mieszkania dla pracowników UB. Były dla pracowników UJ-u, komisariat był, a naprzeciwko było Kino Wolność, co się wszyscy śmiali, że Kino Wolność naprzeciwko Bezpieki. I dalej Pomorska. Przy tym na Pomorskiej, bo też są plotki, jak to wyglądało na Pomorskiej ludzie byli katowani, ciężko katowani. To, co się dzisiaj nazywa ciężkim tym aresztem wydobywczym, natomiast mordowani byli po drugiej stronie. I tu to mąż powie, bo on robił tam badania. Natomiast jeśli chodzi i jak idziemy dalej wzdłuż, no, to wtedy była
Nie 18 stycznia. 18 stycznia. Wzdłuż tej ulicy i dochodzimy do właśnie Placu Inwalidów. Ja pamiętam, jak jeszcze nim, jeszcze tam były groby. One zniknęły, te groby. Podobnie zresztą zniknęły groby z Placu Aksentowicza, bo też pamiętam, tam była studnia, chodziłam po wodę z wiadrem, więc to pamiętam doskonale. Ale pamiętam, że w pewnym momencie te groby zniknęły, to jeszcze było za batiuszki Stalina. I został postawiony pomnik wdzięczności za wyzwolenie, pomnik dla Armii Czerwonej. Co oczywiście Kraków jest Krakowem i popularnie. On miał swoją nazwę, ten pomnik. Ja nie pamiętam, dlatego że po prostu normalnie wszyscy mówili, że to jest grobowiec zaraz Putina. I z wiadomych powodów. Naprzeciw tego pomnika, patrząc o kośnie, zaczynały się Aleje Słowackiego i tam, gdzie jest w tej chwili przystanek autobusowy w kierunku Nowego Kleparza, za tym przystankiem była pracownia rzeźbiarska niejakiego Ksawerego Dunikowskiego. Skąd inąd dobrego rzeźbiarza, ale Ksawery Dunikowski, i pamiętam, jak on pracował nad pomnikiem Stalina, i to miał być potężny pomnik Stalina, dlatego że sama zaciśnięta pięść była mniej więcej takiej wysokości, gdzieś koło, żebym nie pobujała, jakieś 25 30 cm na 40. To była tylko pięść taka. To miał być dużo większy pomnik niż ten pomnik Lenina w Hucie. No szczęśliwie to nie powstało. Okolica była niesłychanie ciekawa z bardzo prostej przyczyny. Przy tej ulicy, oczywiście przy ulicy Sienkiewicza, była apteka. Ta apteka bardzo długo była znakomita i bardzo, no, personel był taki bardzo życzliwy ludziom i wspierający i pomagający. Po drugiej stronie do dzisiejszego dnia jest ten budynek taki ciemnoczerwoną cegłą z tymi balkonami i tam mieszkali tylko ubole. Natomiast idąc dalej był akademik jeszcze Akademii Ekonomicznej. Po tej stronie, a na dole były konsumy, tak zwane konsumy, czyli sklepy, gdzie mogli się zaopatrywać tylko ubecy, bo tylko dla nich była dostępna wędlina i tak dalej. Tam jakieś resztki były, ale to, tak jak mówię, to były te konsumy dla nich. Na rogu 18 stycznia, idąc za kinem Wolność, tam była stołówka ubecka i teraz tam jest przychodnia, ale tam była też i przychodnia. Tam była też i przychodnia i nie wiem, czy tam nie było też i mieszkań od strony z kolei. Natomiast na Sienkiewicza, dokładnie powiem, na Sienkiewicza 3, róg Sienkiewicza i Lenartowicza, tam dla odmiany mieszkał w bardzo ciasnych warunkach, przykrych warunkach, niejaki Andrzej Uniłowski, Tatulek. To jest ten, który uratował majątek niejakiego Ignacego Paderewskiego. To on wymyślił w Kąśnej Dolnej, bo Paderewski go uczynił właśnie opiekunem tego majątku. No to Uniłowski wymyślił, żeby tam zrobić sierociniec i w ten sposób się ta Kąśna uchowała. No to jest, tak mówię, to jest temat rzeka, jest naprawdę o czym opowiadać, bo ja myślę, że tutaj zakończę tą swoją część, bo to jest, no mówię, bardzo długi temat. Natomiast teraz ty się wyspowiadaj z tego, co się robił przy Placu Inwalidów. To był Plac Wolności,
bo to też tak nazywali. No i no. Ostatnie badanie, jakie robiłem, były zlecone przez IPN. I chodziło o znalezienie miejsc pochówku ludzi zamordowanych w czasie przesłuchań. No, myśmy badaliśmy całe zewnętrzne podwórze, tam gdzie jest kino mikro. Wszystko tam, gdzie tylko dało się wejść, tam badaliśmy. No i wyznaczyliśmy kilka miejsc, trzy miejsca do sprawdzenia bezpośredniego. To, że ja mam anomalię rejestracji, nie znaczy, że tam jest grób. Może być co innego. I tym się zajęli panowie z IPN-u, zlecili taką dość sporą anomalię, znaczy zaburzenia w zapisie były blisko samego komisariatu, na zapleczu komisariatu. No. I jak przyjechali z koparką, to się okazało, że na tej głębokości, którą ja wskazałem, gdzieś około 1,5 metra. Musieli zdjąć 1,5 metra. Odkryta została taka biała plama 20 na 20 metrów. I w wysokości 30-40 centymetrów. Czyli wszyscy się zastanawialiśmy na początku, co to może być. Białe, podziemne i białe, nie? No to może prawdopodobnie, znaczy na pewno to było wapno. I dlatego tam nie było szkieletu już. Gdyby nie te badania, miejsce w ogóle nie zostałoby odkryte. Tam jeszcze ileś miejsc do sprawdzenia, ja się potem tym nie zajmowałem, bo moje zadanie było wyznaczyć miejsca do sprawdzenia. Można, bez tego to można by poświęcić lata na puste, na działania, które nie przynoszą efektu, oczekiwanego efektu. Całe ogromne podwórze trzeba byłoby odkopać, a tak tylko wybrane miejsca i miałem przyjemność, pan z IPN-u powiedział mi, że pierwszy raz na kontakt z radarem dawałby takie jednoznaczne wyniki. Ale to było kilka lat temu, nie? To 10? Nie, 10 mniej. Nie, 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 bo to było przed. Nie. A jeszcze Jurek, to nie jest koniec, no bo to mówisz pamiętam. o tym podwórzu, gdzie jest kino mikro. Ale i kino mikro i przez pewien czas było MUFO, prawda? Ten Muzeum Fotografii. A słuchaj, a teraz jeszcze powiedz, bo też robiłeś badania, to co ja mówiłam o tej skarpie koło kiosku ruchu, naprzeciwko kina mikro, w Parku Jordana. Tak, tam wyszły nam anomalii i okazały się, że są groby. Żeby trudno mówić, bo nie zawsze mam dostęp do ludzi czy badań prowadzonych według moich wskazań. To jest zlecenie, lepsze lub gorsze pieniądze, ale jest tego typu badania, to właściwie pieniądze są na drugim, trzecim miejscu. No i proszę wskazać, trzeba wszystkie miejsca, które potencjalnie są miejscami pochówków ważnymi dla nas, dla Polaków. Czyli tam już nie będą kontynuowane badania, tak? Tam w tym rejonie od strony IPN-u. Ja pamiętam, może 8 lat temu, 7 może tak było. Było dosyć głośno. Ja tam pamiętam, ja tam wchodziłem nawet, żeby się zorientować. To była jeszcze ta Cecylia Radoń, prawda? Z nią, ja z nią zresztą rozmawiałam, bo żeby powtórzyć te badania, dlatego że jak się dowiedziałam od męża, gdzie on robił te badania, a ja z kolei, jak Państwu mówię, pamiętam, gdzie były te nagrobki, żeby to powtórzyć. No niestety mówiłam do pani Radoń, że to by trzeba było powtórzyć, no ale to sprawa padła, a w tej chwili, jak Państwo widzą, no my już nie jesteśmy w stanie. Nagrobki, czyli tam musiały być pochówki. No, a są jakieś zdjęcia, powiedzmy, powinny być, nie?
z tamtych czasów, gdzie te nagrobki na przykład są. No bo... Nie wiem, myśmy nie mogli robić, przepraszam, ale myśmy byli pod takim obstrzałem. Moje rodzice, nasza rodzina, ja powiem tylko jedno, że po prostu nas usiłowano spalić. Jedna z moich sióstr pożaru nie przeżyła, a ja pamiętam, jak ojciec mnie wynosił przez okno i miał ręce poparzone i to był corpus delicti, że on podpalił. Myśmy nie mogli tym zajmować. Ja wiem, nie chodzi o państwo, tylko po prostu w ogóle, no jednak różni tam dokumentaliści fotografowali sobie różne rzeczy, więc czasem właśnie ci okoliczni mieszkańcy po sobie robią różne takie... Ubeci tam było bardzo dużo. Ale ubecy mogli robić. Obok było przecież ten komisariat nasiemielackiego, na Batorego było bardzo blisko. Ojciec Pająk, bo mieszkał też w tamtej okolicy, też doskonale pamięta, też nie ma dokumentacji. A ubecy nie mają? A skąd ja mogę to wiedzieć? Nie, ja wiem, ale to po prostu IPN i tak dalej, by można było w końcu, no bo jeśli chodzi o stan wojenny, no to te ubeckie materiały są najcenniejsze. Na takich materiałach to żaden taki nasz dokumentalista by nie zrobił po prostu. Zarówno filmowy, jak i zdjęciowy. To jest cenne, ponad to z odpowiednich, powiedzmy, tego miejsc. Nie? A z jakiego okresu mogły być te nagrobki, nie pamiętasz? Słuchaj, to są nagrobki na pewno, to na pewno są nagrobki z okresu wojna, to może, znaczy może być wojna i zaraz po wojnie. To jeszcze rozumiesz, na pewno jeszcze za czasów Batiuszki Stalina. Jak powstawał ten pomnik Rasputina, to te nagrobki już miały, to widać było po nich, że one były z piaskowca. To były nagrobki z piaskowca i to były nagrobki, które musiały mieć po kilkanaście lat. Ponieważ ja mam rodzeństwo na Rakowicach, no i też były nagrobki, no to dlatego pamiętam, bo chociaż dzieckiem byłam, to pamiętam. Bo w takim miejscu nagrobki, ani cmentarz, ani nic. A no i to było ciekawe. No właśnie. Trzeba by ten temat drążyć, dlatego że tego nie ma. I nie ma dokumentacji, a może gdzieś jest. Podobnie jak nie ma, nie wiem przecież, co się stało ze skronami, które były wzdłuż Alei Trzech Wieszczów. Przecież te schrony były. Ja już nie mówię o tych schronach tutaj, wiesz, Kochanowskiego, Czarnowiejska, wiesz, ten rejon. Tu bliżej Kleparza, ale na przykład dokładnie na wprost AGH. Tam potem był parking. Koło Jagiellonki były. To jest bardzo ciekawa informacja. Ale przecież na AGH mają specjalistów i mogliby to zrobić. Z tego, że mają. No ja wiem. No. Też wiele rzeczy nie chcą poznać, to ja wiem. Przepraszam, mówię. Ja znam takich, którzy z AGH bardzo wysoko postawieni, wielcy utytułowani i tacy wielcy patrioci, tylko oni się lustracji boją. No tak, no tak. A mój mąż się lustracji nie potrzebuje bardziej, też był członkiem partii.